jestem bardzo szczęśliwy. Jest to ogromne wyróżnienie, że po wyborach dostąpiłem tego zaszczytu, że mogę dalej kontynuować pracę trenera. Moim rocznikiem, który prowadzę, jest rocznik 96, który niedawno, to znaczy jesienią 2012 roku, wygrał rywalizację w pierwszej fazie eliminacji. Graliśmy z Hiszpanią, graliśmy z Bułgarią i z Azerbejdżanem. Teraz w 2013 najważniejszym wydarzeniem będzie druga faza eliminacji. Spotkamy się z Czechami, ze Szwajcarią i z Izraelem. Tylko zwycięzca tej grupy awansuje do ścisłej czołówki, czyli do 8 najlepszych drużyn, które wystąpią w finałach Mistrzostw Europy. Cieszę się, że zostałem doceniony w ten sposób, że mogę samodzielnie poprowadzić reprezentację. Jest to reprezentacja U15, czyli reprezentacja, która dopiero się tworzy, grupa selekcyjna. Tym bardziej odpowiedzialne i duże wyzwanie przede mną, żeby o nikim nie zapomnieć, wszystkich odpowiednio sprawdzić i wybrać dla reszty trenerów jak najlepszych zawodników. No właśnie, chciałem zapytać o kuluary tej pracy, bo to jest taka praca trochę jak scout, bo jednak ta selekcja jest na dużym gronie chłopaków. Jak to wygląda tak organizacyjnie, jakby nam pan zdradził? Oczywiście ja jako trener, pierwszy trener tej reprezentacji, współpracuję z wszystkimi trenerami opiekującymi się tym rocznikiem, rocznikiem 98 w całej Polsce, z koordynatorami, z trenerami reprezentacji wojewódzkich, z trenerami reprezentacji pracujących w ośrodkach, więc jakby moja praca też zależy od dobrej współpracy, dobrej komunikacji z trenerami z całej Polski.